Wszystkich mamy 23 poranek, więc zaczynamy nowego vloga, więc jak zwykle drugi dzień z rzędu mamusia otwiera, więc proszę bardzo, słodkie czy słone? No wczoraj było słodkie, to dzisiaj będzie słone, mam nadzieję. Jak będzie słone, to możesz wziąć. Tam, ta-dam, ta-ta-ta-ta-tam, ta-da-dam. Tam, i prawa autorskie, copyright za muzykę, dziękuję. Co to? Tam, o, tadam. Słodkie czekoladki. Owoce morza. Owoce morza, czekoladki. No. Także to by to sobie pojadłam. Tak. Słodka, widzisz, to wszystko wskazuje na to, że to są dla mnie. Dziękujemy bardzo i życzymy miłego oglądania. Najpierw dopełnimy kawkę i kawka, bo ziarenka się skończyły. Jedną już zrobiłam. Dzień dobry, Leży. No najpierw w czasie przygotowywania jeść mamy. Tak, jeszcze dodam, tutaj awokado plus dwa ekstrajka dla mnie i dla Lesnia i siadamy do śniadanka, takiego przedświątecznego, bo dzisiaj jest 23 grudnia i w tle muzyczka. To smacznego dla nas. A, ketchup. Podać? Ten ostry, no. My na chwilę do pracy wszyscy razem i ja jeszcze przygotowałam mały prezent dla Angeliki i dla Holly i... Kurde, chyba nie mam zdjęcia, co jej kupiliśmy. Mam taką przywieszkę. Oli jest ogrodniczką, ale kiedyś była w moim teamie. A tutaj mam czekoladę Milka i maseczkę dla Angeliki i dla jej męża, dla Damiana, plus małą przywieszkę. Schodzimy. Wszyscy poszykowani, wszystko przygotowane. Jedziemy pokazać dla Destia mamy, gdzie pracujemy. Wjeżdżamy do naszej pracy. Jesteśmy wszyscy. Tim chodzi z rodzicami po naszej pracy, a ja zostawiam małe takie prezenciki jeszcze jak jestem. A jeszcze widziałam Angelikę i złożyłyśmy sobie życzenia, więc zostawiam jej malutki prezent. Mam tu, bo Angelika powiedziała, że to jest dla nas kartka Dustin and Pat. Pięknie, później otworzę. Wracamy. Jeszcze raz nie zdobył czekoladkę. Zdrówko czekoladką. Przypadam do sklepu. Popora. Do ryb po grecku. Bo dzisiaj już czas gotowania. Dziś będzie ryba po grecku zrobiona. Będzie sałatka jeżynowa, piernik i sernik. Więc dzisiaj dzień gotowania. Popora. To jest Holly. Spotkaliśmy się z nią, żeby dać jej mały prezent. I weszliśmy do sklepu ze zwierzątkami. Patrzcie, tam jest króliczek. To jest taki duży. Jakie słodkie. Jaki słodziak. No to zaczynamy. Ja jestem w trakcie robienia vloga, więc tylko na razie wstawiłam warzywa do sałatki jeżynowej i grzybki. Nie wiem jeszcze do czego, ale niech się podgotują, czy będę chciała zrobić krokiety, czy coś. Bo do bigosu, bigos zrobię w tym garnku, jak się warzywa zagotują. To zaczynamy przygotowywania. Będę update'ować. Stawiamy do ostudzenia i teraz czas na bigos. I grzybki mam. A właśnie, grzybki. Grzybki są tu. Mamusiowe grzybki. Bigos z kiełbasą będzie na poświętach. To jest dla Edwili i Dustina. A tutaj robię postne na święta. Bigosy zostawiam tak na 20 minut na małym ogniu i będą gotowe i ja sprzątam i biorę się za piernik. Tak. No to czas na piernik styropolski. Przerzekową pod koniec listopada go robiłam. Ponad 4 tygodnie robimy. Ćwiczenia przygotowane. Wodę sobie zagotowałam. Tu wszystko przygotowane, więc zrobię sobie. Jezu, jaki jest bałagan. Otwórzmy herbatkę. Wilka, pomóż mi albo chodź otworzyć herbatkę. Otwórz tą drugą stronę. Ty otwórz. No, ja będę trzymać. Tu jest 23. Chcę sobie herbatkę zrobić. Otwórz mi herbatkę 23. I mamy tutaj... świąteczne drzewko.
Świetnie wygląda ta herbatka. No. Ładne są. No, piękne. Uwielbiam. Kupię sobie ten kalendarz i zobacz w ogóle, jakie smaki były. Były okay. Owocowe, były herbaty zimne, czarne, białe. Tak mocno. Tak? One się przyjął mocno. Okej. Okay. I widzicie, są też pod spodem. Piękne jest. Czekaj, bo ostrze. No, świetne. Zobacz, jaki jest. Tak. Piękny jest ten kalendarz. Za rok ja już ci patrzyłam, mówię, kurde, jak wczoraj patrzyłam. Mówię, nie wiem, czy ty wzięłaś, nie ma, a ta nie piłaś jeszcze. A, no bo wtedy byłam zajęta. Chcesz? Nie. Okej. Okay. Ja nie pijam herbat. Okej. Okay. Cudem, jak byłam w kuchni, to doszły nam prezenty pod choinkę. To jest świetne! No. Chyba już wszystkie prezenty są pod choinką. Nie wierzę, w tamtym roku mieliśmy dwa, bo umówiliśmy się bez prezentów, a w tym roku... Te piernikowe upieczone. Teraz czas na sernik. Wszystko razem miksuję, bo będę robić pierniko serniko makowiec. Najlepszy. Gdzie mam piernik. Tutaj, ten staropolski. Tak 1/3 masy wleję do miseczki, dodam 2 łyżki masy makowej. I najpierw masa makowa, później serling i do piekarnika. Pierogi, ale te na słodko z makiem smażone, moje ulubione, bo inne mam już zrobione. I pierożki na patelnię. I Klaus w tle rozmawiamy sobie, ale pierożki na patelnię, bo to są jako deser z maczkiem. Sernik prawie gotowy, to czas na pierniczek. Pierwszy jest z dżemem wisiowym, drugi będzie z dżemem pomarańczowym. I drugi sernik będzie z marmoladą pomarańczową i zrobię taki a la Jaffa Cake. Co to? Chciałbym. No i serniczek. W sumie pierniko, makowiec, sernik również zrobiony. Zostawiam go w piekarniku do ostygnięcia. W naszych przygotowaniach obiad, to widać świąkę, kurczak tofu, makaron z warzywami i z pesto i do tego ser truflowy na górę. Obiadek. No i nasz obiadek. Dusty robi sałatkę, tam wszystko jest przygotowane i Elwira robi rybę po grecku. Teraz czas, żeby Elwirka zrobiła rybę, bo ona jest odpowiedzialna w tym roku za rybę. Dusty już sałatkę zrobił, ale zaraz wam wszystko pokażę. Biorę się za wyciąganie i ozdabianie serniczka i użyję tej czekolady, którą dostaliśmy z pracy i będzie świątecznie pięknie. Uwielbiam rybę po grecku, a ta wygląda pięknie, więc Elwirka tutaj działa. Farsz próbowaliśmy, jest przepyszny, troszeczkę ostry, ale przepyszny. Druga warstwa ryby się smaży, a ja przygotowuję ozdoby na sernik. Mandarynki, bo pomarańczy nie mam. Ryba po grecku i za chwilę wam pokazuję, co tu mamy, bo sernik też skończyłam. I wszystko posprzątane na dzisiaj, skończone jest 23:20. I Karina, dzisiaj pokażę wam, co przygotowaliśmy. Kilka rzeczy już mamy i z tego kadru życzę wam wesołych świąt. Mam nadzieję, że spędzicie je w rodzinnej atmosferze. A to są nasze posiłki. Mamy pierogi ruskie, pierogi z kapustą i grzybami przygotowane. Barsz mamy zrobiony wcześniej, uszka mamy zrobione wcześniej, więc to jest to, co dzisiaj dogotowaliśmy i to jest wszystko, co będziemy mieli. A jeszcze oczywiście kompot wczoraj ugotuję. Mam tu surówkę z buraczków, sałatkę jeżynową, surówkę z pora, ryba po grecku, sernik, sernikomakowiec, rozkroimy później, jutro i wam pokażę. Mam tutaj piernik staropolski, pierogi smażone z makiem, grzybki, bigos taki niepostny, a tu bigos postny bez mięsa. I zanosimy do kuchni, wszystko idzie do lodówek, a inne kadry już będą jutro.